Witajcie. W dzisiejszym odcinku krótkie porównanie obsługi manualnej i automatycznej skrzyni biegów oraz zestawienie obu rozwiązań z zasadami ekojazdy. Coś, na co niektórzy z Was czekają. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania lajków i komentowania. Zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. W tym manie jest czterobiegowa przekładnia zmianowa z dwiema grupami zakresowymi oraz dodatkowymi grupami preselekcyjnymi. Tak to tłumaczy instrukcja. A po polsku? Mamy tutaj 16-stopniową przekładnię, na którą składa się 8 pełnych biegów i połówki do każdego z nich. Schemat jasno pokazuje, jak rozkładają się przełożenia. To kółko określa pozycję dźwigni w położeniu neutralnym. W tym miejscu jest przełącznik grupy zakresowej skrzyni biegów. Wybieramy nim pomiędzy grupą biegów od 1 do 4 oraz grupą od 5 do 8. Tak ustawiamy wolniejszą, dolną skrzynię, a tak przełączamy na górną, szybszą. Z boku jest natomiast przełącznik do tzw. połówek albo małych biegów, jak mówią niektórzy. Ustawiając go w taki sposób, wrzucamy całe biegi, a tak właśnie połówki. No i jeszcze przycisk od systemu, który umożliwia zmianę biegów bez wciskania sprzęgła. Na pusto, na płaskiej drodze, można swobodnie startować z trójki. W pełni załadowanym zestawem na płaskim terenie dwójka albo dwójka mała będą najodpowiedniejsze. No a pod górkę to najlepiej będzie z jedynki. Jednak tu wszystko zależy od ciągnika, jego mocy i tak dalej. Musicie to wyczuć. Teraz przełożenia. Jadę na pusto, bez przyczepy, więc startuję z trójki. Następnie będę wrzucał piątkę, czyli bieg z górnej skrzyni. Żeby to zrobić, nie wciskając sprzęgła, przełączamy sobie tym przyciskiem na biegi szybkie. Przyspieszamy, wciskamy sprzęgło, w pozycji neutralnej zachodzi zmiana z dolnej skrzyni na górną. No i wbijamy piąteczkę. Kolejny bieg to pełna szóstka. Zwróćcie uwagę, że ten przycisk jest wciśnięty na górze. Potem siódemka. Teraz załóżmy, że po siódemce nie chcemy od razu wrzucać ósemki, tylko 7,5. Żeby to zrobić, trzeba zmienić ułożenie tego przycisku. Sprzęgło w pozycji neutralnej, zmiana na połówki się zatwierdza, no i mamy 7,5. Na koniec, jak przejść z 7,5 na 8? Wystarczy zmienić na całe biegi i wcisnąć sprzęgło. W ten sposób. Jest ósemka. Jest jeszcze opcja ze zmianą biegów bez dociskania sprzęgła. Służy do tego ostatni z przycisków znajdujący się na drążku zmiany biegów. On jest do wykorzystania dopiero przy prędkości powyżej 5 km na godzinę, więc nie można za jego pomocą ruszać ani się zatrzymywać. Ale bardzo fajnie działa podczas jazdy. Jedziemy sobie na trójce i teraz wciskamy przycisk. Trzymając go, przerzucamy bieg, puszczamy i jedziemy dalej. Z jego pomocą możemy też zatwierdzać zmianę z połówki na pełny bieg. Całkiem wygodne rozwiązanie. Teraz automat. Tutaj obsługa jest dużo mniej złożona, więc opis pójdzie znacznie szybciej. Tak wygląda przełącznik DNR. Jego obsługa jest wręcz banalna. N to położenie neutralne. D drive, czyli jazda. R wsteczny. DM oznacza manewrowanie do przodu. A RM manewrowanie do tyłu. Tutaj to wszystko. Ale w tych manach, w zależności od wersji, są implementowane dodatkowe tryby pracy skrzyni biegów. DS to tak zwany program emergency, w który wyposażone są najczęściej wozy straży pożarnej. On jest skonfigurowany z myślą o skutecznym przyspieszaniu. W tym trybie przekładnia działa szybciej, auto lepiej się rozpędza. Wiadomo, strażakom taka opcja się przyda, ale wiąże się też z większym spalaniem. DX to z kolei program terenowy, przewidziany do jazdy poza utwardzonymi drogami. Tutaj konfiguracja przełożeń skupia się na dużej mocy. Też pali więcej niż zwykły program Drive.
Tryby manewrowania do przodu i do tyłu wykorzystywane są do bardzo powolnej jazdy. Stosuje się je, kiedy wymagana jest precyzja prowadzenia pojazdu. Ale pamiętajcie, że dość mocno obciążają sprzęgło, więc długotrwała jazda na tych trybach nie jest zalecana. I jeszcze jedno. W automatycznej skrzyni biegów można przełączać przełożenia samodzielnie. Robimy to tutaj. Do siebie bieg wyższy, od siebie bieg niższy. Można z tego korzystać w każdym momencie. Panuje powszechne przekonanie, że automaty nie są ekonomiczne. Myślę, że kiedyś tak było. Natomiast teraz z nowoczesnymi przekładniami automatycznymi nie jestem już tego taki pewien. Bo przy automacie dużo pracy wykonuje za nas komputer i systemy zaimplementowane w ciągniku. Z drugiej strony doświadczony kierowca jadący na manualu, który dodatkowo ma wiedzę o zasadach ekodrivingu i wykorzystuje ją na co dzień, ma pełną kontrolę nad spalaniem. To wszystko od niego zależy. Dlatego powinien pamiętać na przykład, że ciągłe ruszanie ze zbyt wysokich biegów grozi szybszym zużyciem sprzęgła, nawet o 80%. A ruszanie na zbyt wysokich obrotach zajedzie nam sprzęgło o 60% szybciej. Do tego dochodzi odpowiednia zmiana biegów i mądre wykorzystywanie pełnego 16-stopniowego zakresu skrzyni. Szczególnie ważne jest tutaj utrzymywanie obrotu w zielonym polu i w taki sposób dostosowywanie biegu do prędkości i obciążenia. Tutaj pomocne są właśnie biegi połówkowe. Pozostałe zasady są takie same. Uwaga, przewidywanie i skupienie na jeździe dotyczy kierowców wszystkich pojazdów. To się nie zmienia. Na dzisiaj tyle. Życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia.